Harry Ridgway, znany jako morderca z Green River, był seryjnym mordercą, którego działania trwały przez prawie dwie dekady w latach 80. i 90. XX wieku w stanie Waszyngton. Ridgway był odpowiedzialny za co najmniej 49 morderstw kobiet, głównie prostytutek i narkomanek, których ciała były porzucane wzdłuż rzeki Green River. Ridgway działał w ten sam sposób: najpierw nawiązywał kontakt z ofiarą, a następnie ją dusił i porzucał ciało. Dzięki swojej strategii, jaką nazwał rozkładające się ciało, udawało mu się uniknąć aresztowania przez prawie 20 lat. Jednak w 2001 roku, dzięki nowej technologii, jaką była analiza DNA, Ridgway został zatrzymany i oskarżony o morderstwo. Przyznał się do wszystkich morderstw i otrzymał dożywocie bez możliwości wcześniejszego zwolnienia.